Mój samochód! Nie strzelaj mnie! Siemaneczko, jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z GTA Online na PS5. Jedziemy robić tuning nowego, starego samochodu. Został dodany body kit do tego auta. Jestem bardzo ciekawy, jak będzie wyglądało. Jeśli spodoba wam się ten tuning, nie zapomnijcie o tym, żeby... Ale poczekajcie, ja już zrobię tuning. Nie zapomnijcie, żeby zostawić łapę w górę. A jak wam się nie spodoba, to zostawcie suba, dobra? Dobra, ja już mam ten samochód kupiony. Jego można kupić sobie ubanego. Kurde, tak niebezpiecznie tutaj wysiadać prosto na ulicy, jeszcze mnie ktoś zastrzeli. Nie no, mam pasywa, spokojnie. Garaż Benego i to jest taka starsza BMK E30 chyba, nie wiem. Tutaj jest pokazany preset jakiś, który dodaje nam ten body kit. Generalnie ta BMK już teraz jest dosyć szeroka. Ja nie widzę, żeby ten body kit aż tak bardzo poszerzał, przynajmniej tutaj na tym podglądzie. Dlatego jestem ciekawy, no jak będzie samochód wyglądał już, jak go sobie przerobimy. Ostatnio tuningowaliśmy sobie to Audi, czy te Audi. Napatrzcie się na ten samochód, bo Audi nie będzie w nowym Need for Speedzie Unbound. Żadnego Audi, nie tylko R8, żadnego Audi. I to jest ta BMK, no wygląda tak sobie w tym GTA. Coś tutaj nie gra z tym wyglądem, nie? Ja wiecie co, nie pamiętam, ja tego auta chyba jeszcze nigdy nie miałem w garażu. A jeśli go miałem, to bardzo dawno temu już kompletnie nie pamiętam, jak to się prowadzi. O kurde, samochód jest, ej, ja w nic w niego nie wkładałem jeszcze. Ale ta fura śmiga, brzmi jak kosiarka. No tego się chyba spodziewamy, nie? Że no, nie będzie tu rewelacji, jeśli chodzi o dźwięk. To jest GTA, gra, która ma już 1000 lat. I wchodzimy w drift. I tak, zobaczmy sobie, co mamy w standardzie. I całkiem dużo rzeczy mamy. Zobaczcie, drift 1, drift 2. O kurczę, jednak się pomyliłem. Można zrobić ten samochód do driftu, przynajmniej z wyglądu, bo driftować on nie będzie. Pyk, takie coś mamy. Klatka bezpieczeństwa, ziomek. Ten samochód wygląda, jakby miał mieć z tyłu drzwi. Zgadzacie się? Nie, ten tył jest trochę taki za długi. Jest ta tylna kanapa, żeby się tam chłopaki całowali, ale poza tym nic. Tutaj mamy jakieś wydechy. Tu mamy, o, jest jakieś takie oklejenie całościowe. Ja właśnie nie wiem, czy ono nie zostało dodane ze względu na ten body kit, bo zobaczcie, akurat pokrywa jakby te elementy body kitowe. Zaraz to sprawdzimy. Może parę rzeczy zostało dodanych w tym update'cie, który ma już parę miesięcy zresztą, powinien niedługo pojawić się nowy. W mojej ocenie przedostatni update do w ogóle GTA Online. Możemy sobie zrobić takie coś w stylu Rusty. Spoko. No i tu możemy coś z dachem zrobić. Ciekawe, czy będziemy mogli zrobić cabrio. To by był ciekawy dodatek do tego samochodu. Ej, stare samochody dosyć fajnie wyglądają w cabrio. Sprawdźcie sobie BMW Z3, jak ktoś zrobił bez dachu i bez przedniej szyby. Sztos, naprawdę ciekawie to wygląda. No dobra, przechodzimy do tuningu. Jesteście gotowi? Uwaga. 700 tysięcy! I wow. 3, 2, 1, drz. O, okej, okay. No jest jednak poszerzenie, jak się patrzy z tej perspektywy od tyłu i widzimy też, że te koła się rozsunęły, nie? Z dystansami, no gitarka jest, dobra. Dajemy upgrade hamulce, zderza... O, patrzcie, tutaj mamy nowe zderzaki. W ogóle nie ma tego drift 1, drift 2, drift 3 chyba zderzaka, także tutaj są kompletnie inne. To dobrze. Możemy sobie zrobić coś swojego. Mi się podoba taki... Niech będą te aerodynamiczne wstawki, ale niech będzie to takie kompaktowe. Moglibyśmy dać ten zderzak taki hardkorowy, tam co mieliśmy, o ten na przykład, nie? No ale to w sumie idealny zderzak na zimę, żeby odśnieżać. A ja bym chciał coś takiego ze stylem może. Tuning, wiecie co? Przypomina trochę Need for Speedowski, no nie? Te takie dyfuzory wielkie. W każdym razie GTA idzie z duchem czasu, to spoko. Podoba mi się, że ten tuning jest już taki, no nadąża za obecnymi trendami tuningowymi. To jest naprawdę fajne. Okej. Okay. W ogóle wiecie co się zastanawiam nad jedną rzeczą? Czy te same osoby pracują nad tuningiem tych samochodów, wiesz, w Rockstarze, co na przykład 10 lat temu? No, parę lat temu. Powiedzmy 5 lat temu, nie? Bo tyle te update'y tam wychodzą z tych samochodów. Czy już to są kompletnie inne osoby? Jak myślicie? Dajcie znać w komentarzach. Tutaj mamy jakieś camo. Zobaczcie, niebieskie, what the hell? Dziwne. Możemy sobie blok silnika pomalować. Tutaj możemy sobie coś pozmieniać. Tu jest jakiś zoom.
Można sobie to odsłonić. No fajne. Spoko, że maska się otwiera do przodu. Ma to taki swój unikalny styl. Tutaj mamy rozpórki. Możemy sobie dodać. Dajmy taką hardkorową. Słapa silnika nie możemy zrobić niestety, ale zaraz tutaj polepszymy osiągi, ta fura będzie dużo szybsza. Dobra, jeśli chodzi o dolot, tutaj z tej strony nie widać go. Dajmy sobie o coś takiego. Możemy dać też taki filtr stożkowy, tutaj gdzieś był chyba taki w dół skierowany czy coś. O, nie wiem, to chyba to jest. A, to jest fabryczny. No dobra, dajmy sobie, nie wiem, coś takiego. I engine tunes. Fajnie, także komora silnika całkiem bogata, podoba mi się. Tutaj mamy wydechy, są gówno. Nie podoba mi się to kompletnie. Wolałbym albo cały samochód w karbonie, albo dać to w standardowym kolorze, zostawić tak jak jest. Możemy sobie... Co to robi? A to są osłony przednich reflektorów. Ty, zobacz. A, green headlight glass. I patrz, nic się nie zmienia, nie? Czy... Dobra, zmienia się, ale to jest tak subtelne, to widać tylko pod kątem. Ej, zmienia się kolor tych soczewek przednich. Co ty na to? Dobra, dajmy to. Dobra, grille. Czyli po prostu grill. O, okej, tutaj całkiem ciekawy ten grill jest. Dolot powietrza, chłodzenie mamy od dołu, także tutaj... Możemy sobie to nawet całkowicie zakryć, zresztą GTA nie ma to żadnego znaczenia, nie, ale wiesz, żeby stworzyć tutaj jakąś taką ubudę prawdziwości, to moglibyśmy się w to pobawić. Podoba mi się to i tutaj mamy spinki, ja bym dał sobie takie spinki ciemne pod kątem, jeśli są. Są, możemy dać. I mask, o ty kurde, transparentna maska. Nie jest to jakaś kompletna nowość, ale w tym samochodzie wygląda to zajebiście. I mało tego, tą transparentną maskę możemy sobie kolorować, odcienie jej zmieniać. Ho, 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 to jest totalny sztos. Wow. Okej, to mi się zajebiście podoba. To jest... O, się! To jest świetne, bo widać wnętrze tego silnika i to, że coś tam sobie pozmienialiśmy, no i że coś tam się obraca. Gitarka. Jak dodajemy gazu, to coś się z tymi robi tam? Coś się z tymi obrotowymi rzeczami tam robi, okej. Dobra, wiecie co, ja sobie dam to w... O, właśnie nie wiem, czy to też jest kolorowane? Dajmy sobie najpierw to, a potem pobawimy się kolorami jeszcze. Wnętrze, tutaj możemy sobie dać inne, jakieś rajdowe wnętrze. Nie ma żartów, można tutaj kompletnie zmienić sobie wnętrze. Okej, okay, dajmy sobie takie rajdowe drzwi. No, tutaj widać, że nie ma jakiejś rewelacji. Nie, możemy sobie dać jakieś tam drzwi karbonowe. Tu mamy siedzenie, możemy zobaczyć, jak to wygląda. O, zobaczcie, tył samochodu się zmienił kompletnie teraz. Jak zmieniliśmy to wnętrze, samochód powinien ważyć gdzieś tak... O, tak powinien wyglądać tuning w Forzie Horizon 5, jak robicie redukcję masy. Samochód, jak robicie tą maksymalną redukcję masy, to w samochodzie nic nie powinno być. Tylnej kanapy, maksymalnie dwa siedzenia z przodu, a najlepiej jedno, nie? Żeby zredukować wagę. A najlepiej to, żeby w ogóle kierowca był odchudzony i wtedy najlepiej, najtaniej się wagę traci. Dobra, co tu mamy? Steering wheels. Okej, to mamy z wnętrza. A dajmy sobie, ja wiem... Coś takiego. To już jest stara gra, widzicie, że tutaj detali to nie ma w ogóle, nie? Ale i tak pod pewnymi względami lepiej wygląda to niż w Fordzie. Zgadzacie się? To jest skandal, nie? W ogóle szok. No ale tak to wygląda. Coś tak obijają się z tą Fordzą, nie? Tak mogliby tam poulepszać to wszystko. Ech, dobra, nie ma co narzekać. Dobra, robimy tak i dajmy sobie tutaj może klatkę z tymi takimi osłonami tutaj z przodu. Fajnie. Światła. I tu nie możemy zmienić koloru, ale to będziemy mogli sobie zrobić tam na tym zlocie, jakbyśmy chcieli. Jeśli chodzi o malowania, to widzę, że właśnie nie ma tego pordzewiałego, zobaczcie. Nie możemy go wybrać tutaj. To jest ciekawe. Możemy dać sobie coś takiego, ale wtedy kompletnie nie pasuje mi ta maska. Nawet ten samochód zaczyna jakoś wyglądać. Nawet nie jest tak źle. Dajmy sobie, o, takie paski białe. Jest okej. Okay. Tu możemy sobie dać jeszcze tablicę czarną. Okej. Okay. I co to jest? A, o, okej. Okay. Tu możemy sobie dać te osłony tylne, które są, umówmy się, każdy wybierze coś dla siebie. Są ładne. I są brzydkie też. Jak ktoś chce brzydkie, to...
Wybierze sobie brzydkie, ja... Ale one są ogromne, ty zobacz. Ciulu złoty. One są fest wielkie, te osłony. Ja dam sobie może... Czarny. Niech będą te. Dobra. No i teraz właśnie kolor. Najważniejsza rzecz. Wiecie co, ja gram teraz na PlayStation 5. Tutaj niby jest włączony ten tryb... Ray Tracing, coś tam... O, tutaj, Performance Ray Tracing. Jak włączę sobie na przykład Fidelity, to wtedy mam 30 FPS-ów. Mam to, nie wiem, gdzie ten Ray Tracing jest tu widoczny w grze. Nie mam kompletnie pojęcia. W Forzie to chociaż wiadomo, że gdzieś tam jest, nie? A tutaj? Nie wiem. Nawet nie wiem jak to sprawdzić, w którym miejscu. Dziwne, co? Ach, dobra, nie przejmujmy się tym. Jaki kolor sobie wybierzemy? Tutaj mamy te kameleony. Drajdówki, nie wiem, czy to będzie nam pasować. A dajmy sobie coś takiego szalonego, co? O, coś takiego. Dodatkowy kolor i właśnie, teraz zmienił... O, ej, patrz. Właśnie, kolor maski nam się zmienił, czy to jest... Czy zmienił nam się kolor tego wnętrza, jak myślicie? Mi się wydaje, że kolor maski pozostał bez zmian. A dajmy sobie na przykład... Kurde, ciężko powiedzieć. Mi się wydaje, że się maska nie zmienia, tylko mamy takie wrażenie, że kolor jej się zmienia, dlatego że wnętrze tej komory silnikowej się też zmienia, nie? Jeśli chodzi o kolor. Czekaj, bo ja tutaj dodatkowy teraz robię, tak? Okej, dobra, czekaj, to teraz zaraz zobaczymy pod kątem. No nie, no to jest transparent, tak jak powinno być. Jak transparent, to transparent. Także weźmy sobie jeszcze raz, wróćmy do maski i weźmy sobie, wybierzmy taką. I ona teoretycznie jest już kolorowana. Nie wiem, dziwne. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Dodatkowy kolor i maska. I co, to się coś tam... Ja bym dał, to ty! Galaxy Blue wygląda super, patrz! Tak ciemno w środku, ekstra! Dobra, kolor zewnętrzny jest okej. Okay. Chcę mieć coś takiego nowoczesnego na tym aucie. Możemy dać relingi... O kurde, to jest coś nowego w GTA? Chyba w żadnym samochodzie jeszcze tego nie widziałem. Możemy dać takie mocowanie do reflektorów. Wygląda to ciekawie. No tak jakby był spoiler z przodu tego auta. Nie widziałem tego jeszcze w żadnym aucie, serio. I możemy dać turbolizatory. Czy to się nazywa... Tutaj fins po angielsku, po polsku jest niestety głupia nazwa, nie? Turbolizator. Aż się człowiek skręca, jak słyszy taką nazwę. Możemy zrobić z tego też rajdówkę, jakbyśmy chcieli. Możemy dać relingi dachowe, ale niestety nie można dać już bagaży na górę. Możemy dać coś takiego. Nie no, brzydko to wygląda. Dajmy sobie te małe mini płetwy. Dobra, tutaj jeśli chodzi o progi... A to widzicie, tu chyba z tymi progami nie ma rewelacji, nie? No nie są jakieś obniżone bardzo, coś tam się chyba dodaje. Okej, one są takie możemy zrobić, żeby były takie bardziej odstające. Drift! Mamy driftowe, nie będą driftowe. Tutaj mamy osłony od słońca, o i to będzie nam pełniło rolę jakiegoś takiego dodatkowego elementu z przodu na szybie, zamiast tego odstającego badziewia z tyłu. Ale spoiler! Wow! Ten spoiler nazywa się Attack Spoiler. O kurde. Dobra, spoilery są czaderskie te ostatnie. Podobają mi się bardzo. Nawet zrobili tak, żeby pasowało do tego auta. Dajmy sobie coś takiego. Okej. Możemy Racer Spoiler dać, albo coś takiego. One są podobne, tylko pewnie kolorami się różnią. Ekstra. Dobra, jesteście gotowi na zawieszenie? 3, 2, 1. Całkiem ładnie siadł. W ogóle ta felga, która jest tu w standardzie, nawet nieźle pasuje, moim zdaniem. Dobra, skrzynia biegów, turbo i koła. Tuner. Tutaj nie ma wszystkich felg? Czekaj, chyba nie w te felgi wszedłem. Możemy zainstalować te felgi Benego, ale tak naprawdę najnowszymi felgami są te. Więc tutaj możemy coś z tego wybrać. Okej. Możemy sobie zmienić kolor, tam chyba mieliśmy coś fioletowego? Nie, pomarańczowego coś mamy. No możemy dać coś takiego, tutaj możemy sobie design wybrać, cyk. I ulepszenie i dym spod opon możemy dać pomarańczowy. Co ty na to? P
pełne wyposażenie. I możemy dać limuzynowe szyby, ale to nie pasuje do tej rajdówki. W żadnym samochodzie w GTA nie farbuje się przednia szyba? Szkoda, nie szkoda, nie? Dobra, i to tyle. Samochód gotowy. Jesteście gotowi zobaczyć tą furę? Ja bym jeszcze pojechał sobie na zlot, tu przy okazji przetestujemy furkę i oczywiście zaszpanujemy tam naszym nowym dziełem sztuki, a później zainstalujemy sobie reflektory jakieś fantastycznego koloru. Dobra? O ty kurczę, ale skręca. No i wywaliliśmy wszystko ze środka, samochód powinien teraz prawie że latać, no. Jest szybszy, ale przede wszystkim skręcanie jest mocne. No i ten samochód ma tendencję do driftowania. A propos driftu, może byśmy spróbowali dać te opony driftowe do niego, co wy na to powiecie? Oh yeah! Übermacht Sentinel Classic White Body. Tak się nazywa po tuningu. Ta nazwa się oczywiście zmienia, jak sobie samochód przetuningujemy. Widzicie, że teraz jak nie są zapalone światła, że faktycznie te szkła w reflektorach są innego koloru. Wygląda to ciekawie. Ja bym tutaj jeszcze wpierdzielił neony. Co wy na to? I tak, jaki kolor tutaj wybierzemy? Pomarańczowy, że będzie cały czas taki pomarańczowy. Ja bym dla kontrastu dał albo różowe, albo jakieś takie purpurowe oświetlenie. Zobacz, jak różowe wygląda. Dobra, różowe może nie, ale purpurowe możemy dać. Coś takiego szalonego. Jeśli chodzi o neony, bardzo rzadko instaluję jakiekolwiek neony do samochodów. I tak sobie pomyślałem, że tym razem coś tu wrzucimy. A może... Pyk. Samochód na pewno będzie widoczny z daleka. Także mamy już to zrobione. I właśnie wypadałoby sprawdzić, bo samochód coś tam kurczę driftował. To nie jest nowe auto w grze, ono już jest od jakiegoś czasu. Ale ten bodykit jest dosyć nowy, świeży na pewno. Low grip tires. Ja widzę, że tutaj hamowanie jest na niskim poziomie w tym samochodzie. No nie dziwię się, stare auto w końcu, nie? Co to kuźwa za tuning? To jakiś dragster? Patrz jaki tuning. fajne jest to na tym zlocie, że można sobie podejrzeć, wiesz, jakieś takie śmieszne tuningi z randomowych części robionych przez boty. Naprawdę fajnie to wyglądało. Do testu w tym tygodniu mamy takie fury. Kurczę, szkoda, że tak zmaścili ten samochód. Powinien być moim zdaniem dłuższy, większy. A jak się siedzi za kierownicą, to okropnie wygląda to auto. W tym tygodniu do wygrania jest to. Nie podoba mi się ten samochód. Chodźmy do doków. Ziomeczki, tak wygląda moje dzieło sztuki. Zobaczcie, ta prześwitująca maska, te spinki, te felgi, ten przedni zderzak, ten spoiler, te... coś tutaj w środku pusty, ale lekko przydymione szyby, jest noc, undergroundowy klimat, GTA moi drodzy, a wiecie co jest najlepsze? Mamy zdalne sterowanie tym samochodem, zainstalowałem sobie, patrz na to, engine. Yeah! Przednie lampy, to musimy sobie tam podejść, żeby to zobaczyć. Gotowi? Yeah! Zobacz. No czekaj, czemu się nie świeci na fioletowo? Znaczy, coś tak słabo się świeci, okej. Okej, i... Czekaj, no one się od razu same zaświeciły. I tak to wygląda. Jest czadno, nie? Zobacz, przyszpanujemy tutaj. Wszyscy patrzą na moją furę. Kurde, nikogo tu nie ma. Dobra. Wiecie co, ja tu przyjechałem, nie ma policji, nic, nikt nas nie będzie widział w nocy, dlatego bierzemy się za drifting. Mamy już słabo przyczepne oponki. Samochód zauważyłem, jak dojeżdżałem tutaj, że bardzo często pierdzi, ale tak fest. Mamy pomarańczowy dym spod do opon. To będzie widowisko show. Oh shit! Okej. No, ej, nawet przez chwilę coś tam wyszło. Jestem w szoku, to jest GTA. To nie jest jakiś CarX Drift Racing Online, tylko to jest GTA. Tutaj takie drifty to są już drifty takie na maksa. Tak jakbyś w CarX się robił
1000 stopni kąta. Co najmniej. No i co? Ten różowy, pomarańczowy dym. Te fioletowe światła. Ej, wiecie co, na swój sposób podoba mi się ten kolorowy tuning tutaj. Nie wiem, tam chyba nie można było zmienić sobie tak, żeby z każdej strony neon był innego koloru. W rzeczywistości to nie ma znaczenia, możesz sobie dać jakiekolwiek neony chcesz, nie? Chociaż nie widziałem żadnego samochodu nigdy w życiu, który miałby podczepiane neony od dołu, nie? Na żywo chodzi mi, bo w internecie to wiadomo, wszystko jest w internecie. Także gdzieś ta moda na te neony była, a potem zniknęła i już chyba nie wróci. Myślę, że w Japonii to może być popularne, bo oni strasznie lubią oklejać LEDami i innymi oświetleniami swoje auta, zwłaszcza Lamborghini. Okej, no i co? Fura jakoś tam driftuje, ale jest to mega nieprzyjemny drift i jak już ci się uda, to... No właśnie, nie jest tak o. Dobra, zobaczmy reakcję graczy na moją nową furę. Włączmy podświetlenie, oświetlenie, wszystko powłącza. Ty, ja mam tutaj przeciw... Wow, mam dodatkowe oświetlenie na dole. Ciekawe, nie wiedziałem, że ten zderzek ma taką funkcję. O, ktoś jest w salonie samochodowym, na pewno doceni tuning mojego nowego auta. O, wyszedł z gry. No przed chwilą tu stał. Okej, ktoś na tej sesji musi pochwalić mój samochód. No come on, come on. Chodźmy, tutaj jest jakiś gościu. Podjadę do niego, zapytam się, hej, co u ciebie słychać? Zobacz, jaką mam furę, chcesz się przejechać czy coś? Zobaczmy, może odblokuję, może by się sobie pojeździł. O, ma Audi, to jakiś... Czekaj, czekaj. Nie! Mój samochód! Nie strzelaj mnie! Ja gram na konsoli, więc strzelanie mu nie idzie chyba. Z samochodu. Próbował mnie ustrzelić, ale come on! Moje nowe auto, poniszczyłeś mi moje przyciemnione szyby. O, come on, ziom! Nie strzelaj mnie! Moje nowe auto! Chcę ci tylko pokazać moje nowe auto, ziom! Aaaa, zastrzeli mnie! Dobra, uciekamy stąd. Oddał kilka strzałów w moje auto i ono już zaczęło wydawać z siebie dziwne dźwięki. Posłuchajcie. Słyszycie, to jest taki dźwięk, że jeszcze na hita jestem i już koniec. A on strzelał ze zwykłego jakiegoś pistoletu. Ja nie wiem, w tym GTA jakoś chyba nie ma za dużo ludzi, którzy uwielbiają samochody, dlatego pytam się was, jak oceniacie ten bodykit w tym aucie. Ewentualnie możecie ocenić mój tuning, ale bardziej chodzi mi o ocenienie tych możliwości tuningowych tej fury. Dajcie znać w komentarzach. Dzięki wam, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Hejas!